Archiwa często kojarzą się z cmentarzyskiem papierosów starych, nikomu niepotrzebnych. Jeśli się rozmawia ze starszymi archiwistami, to oni naprawdę są przerażeni pomysłem, że można by tak zaprosić wszystkich do archiwum. Rzeczywiście jest rodzaj kultury tajności, czy kultury zamkniętości, jeżeli tak to można nazwać, polegającej na tym, że państwo polskie nie było przyzwyczajone do myśli, że ma być otwarte dla obywateli. I ta zmiana filozofii na państwo usługowe, które właśnie musi dawać, chyba że jest wyjątkowy powód, żeby nie dać, no to jest rewolucja, której trzeba dokonać i moim zdaniem ona w Polsce się bardzo powoli zaczyna. Wydaje mi się, że przeciwieństwem tego jest silnie jednak ciągle zakorzenione i dlatego te zmiany nie są wystarczające. Takie myślenie instytucji publicznych w kategoriach sejfów i skarbców, czyli myślenie jest takie, że jest się takim pięknym pałacem lub zamkiem, w którym się znajduje bardzo cenny skarbiec, jest się jego kustoszem. I pielgrzymują jakieś takie kolejki osób do tego skarbca i wydziela im się jakieś tego fragmenty. Dość często się ma takie wrażenie, jak się bywa w archiwach normalnych, prawda? Że jeżeli się nie jest badaczem, albo nie ma się jakiejś przetartej ścieżki, albo nie działa się w sposób szablonowy, na przykład chcąc konkretne rzeczy, konkretne, tak, to jest się kimś takim, kto ten porządek destabilizuje. W związku z tym najczęściej się patrzy na kogoś takiego, znaczy trzeba się przebić przez mur. Co roku archiwa państwowe odwiedza około 30 tysięcy osób, natomiast nasze serwisy cyfrowe odwiedziło ponad 500 000 użytkowników. A jesteśmy dopiero na początku drogi, udostępniamy bardzo niewielką część materiałów cyfrowych. Także to pokazuje gigantyczne zapotrzebowanie społeczne na archiwistykę cyfrową. Nagle to wszystko jest dostępne, znaczy, prawda? Znaczy, no to jest po prostu rewolucja. Digitalizacja zasobu archiwalnego i informatyzacja archiwów, moim zdaniem, to są kluczowe. Są kluczowe do tego, żeby wyjść z takiego zamkniętego grona, gdzie archiwum to jest budynek, który z niczym się nie kojarzy. Potencjalna klientela archiwów to nie są tylko ci tam kilku dziadków i kilku fascynatów genealogii, którzy przychodzą do archiwum i kilku dziwnych uczonych, którzy nie wiadomo po co dalej przychodzą, skoro już mają wszystkie stopnie naukowe, ale są to właściwie każdy, kto się nudzi, jest chory i siedzi przed komputerem, może trafić na archiwa. Można po prostu sobie hobbystycznie przeglądać nieortodoksyjne rzeczy, prawda? Każdy ma prawo nieortodoksyjnie sobie popatrzeć, o, tak, przejść do tego, dziękuję, do widzenia, interesuje mi wycinek, super, tak? Super to jest. Kiedy powstawał NAT, główną bolączką polskiego internetu był brak profesjonalnych treści. Nie było książek cyfrowych, muzyki polskiej w internecie, nie było filmów. I jednym z naszych podstawowych zadań była zmiana tej sytuacji, było udostępnienie użytkownikom jak największej ilości materiałów cyfrowych online. Słyszymy, że tędy tą drogą trzeba iść, że jest to dla nich bardzo, bardzo wielkie ułatwienie. Nie muszą przychodzić do archiwum, nie muszą zamawiać kopii u nas, siedzą w domu, piją kawę. Czasem lubi się uczyć w domu, bo mam tutaj warunki takie, jakie sobie stworzę. Mogę się napić herbaty takiej dokładnie, jaką lubię, mogę posłuchać muzyki takiej, jakiej lubię. Mam materiały szybko dostępne, w dobrej jakości i mam je dostępne 24 godziny na dobę. Mam zadane przygotować się na zajęcia o 9 rano następnego dnia, przychodzę o godzinie 23 po pracy, po czymś tam i mogę się przygotować. What is the legal way of just empowering the policy? Dla młodych ludzi, szczególnie w tym wieku, internet jest o wiele bardziej taki przyjazny niż biblioteki, dlatego powinni oni mieć dostęp do tych archiwów. Najlepiej jeszcze, żeby one wyglądały mniej więcej tak samo jak w oryginale. Tak, żeby uczeń mógł też spojrzeć sobie na formę graficzną tego i żeby też mógł, jakby, szczególnie dla uczniów to jest ważne, wczuć się trochę w atmosferę tego czasu. Takie sytuacje, kiedy na przykład zaczynam lekcję i przedstawię kilka faktów i na przykład jeden uczeń podnosi rękę i mówi, o, ale przecież to wygląda tak i tak, prawda? Albo to byli kompletnie amatorzy, zupełnie nie powinno to tak wyglądać, powinno trochę inaczej, można było tak i tak. To daje mi ogromną przyjemność i satysfakcję. Jak widzę, że ci młodzi ludzie stają się po prostu mądrzejsi.
Gdy te zasoby są dostępne do wykorzystania, to rośnie pewna kreatywność, innowacyjność, powstają nowe utwory. Ktoś bierze i ulepsza materiał edukacyjny, ktoś swobodnie wykorzystuje badania naukowe. Takie projekty jak nasz, jak Narodowe Archiwum Cyfrowe, to są projekty infrastrukturalne. Po prostu informacje są współcześnie zasobami naturalnymi. Tak jak chcemy wydobywać gaz łupkowy, czy wydobywamy węgiel. Jeśli czegoś dziś nie ma w sieci, przynajmniej jako kopia, to to tak jakby dla nas nie istniało, jakby było kulturowo niemalże martwe. Jeżeli nie cyfryzujemy zasobów naszego dziedzictwa, książek, muzealiów, archiwaliów, to one po prostu, pomimo tego, że będą gdzieś w magazynach archiwalnych, gdzieś w magazynach muzealnych, gdzieś na półkach bibliotecznych, znikną ze świadomości społecznej. Praktycznie tak, jakby ich nie było.